prawdopodobnie najważniejsza premiera teatralna tego sezonu. Skazani na Shawshank. Adaptacja powieści Stephena Kinga trafiła na ekrany kin w 1994 roku. Teraz ukazała się na scenie Teatru Syrena. Zapraszamy na relację z uroczystej premiery. Siedzimy sobie w więzieniu od paru lat i przychodzi ktoś nowy, ktoś inny, ktoś wykształcony, Andy Dufresne. Andy jest bankierem, dosyć młodym bankierem, który trafia do więzienia, niesłusznie skazany za zabicie żony i jej kochanka. Samuel Stamas, naczelnik. Człowiek, któremu się wydaje, że chce zbawić wszystkich ludzi, robi dobrze, czyniąc zło. Gram burmistrza i pojawiam się na 15 sekund. Red jest trochę na uboczu, ma taką funkcję w więzieniu, nie tyle funkcję, co sam sobie taką pozycję wywalczył. Handluje wszystkim, co się da. Może pani umie kupić szczoteczkę do zębów, narkotyki, parę innych rzeczy. Stamas ułożył cały swój świat, który działał bez zarzutu przez ileś tam lat i zatem się okazało, że przyjeżdża Andy Dufresne, nie? My jesteśmy sobą, ale on jest jak z kosmosu. Powoli, powoli zmienia nasze życie. Przede wszystkim zmienia nasze podejście do życia, do tego, co na zewnątrz, bo w ogóle w naszych głowach nie ma tego, co na zewnątrz. Andy Dufresne rzuca piasek w tryby tego więzienia i Stamasowi się przestaje to podobać i zaczyna się piętrzyć taka seria wydarzeń, która doprowadza do finału, który Państwo na pewno wszyscy znacie. Nie będę zdradzał, czy Dufresne ucieka, czy nie. Andy ma zasadniczy problem, ponieważ on nie zabił, ale chciał zabić. Andy zastanawia się, czy tak naprawdę chęć zabójstwa nie jest tym samym, co samo zabójstwo. Gdzie Andy zadaje sobie pytanie, gdzie rodzi się zbrodnia. Czy w czynie, czy w głowie? Dla Andy'ego w głowie, dla całej reszty w czynie. Shawshank. Dla niektórych jest to miejsce, jedyne miejsce, w którym potrafią żyć. Dla niektórych, w którym nie potrafią, uciekają do rzeczywistości na zewnątrz, poza murami. Shawshank jest więzieniem, amerykańskim więzieniem, obserwowanym przez nas, przez czytelnika, przez widzów w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. Shawshank to jest podobno nazwa indiańska. Pomysł powstał z potrzeby udowodnienia, że Teatr Syrena ma też coś do powiedzenia w Warszawie i że chcemy udowodnić, że każdą gębę gombrowiczowską można odlepić. I to próbuję zrobić i chyba powolutku zaczyna się to udawać. Trudno było ci się wcielić w rolę Andy'ego? Kiedy podejmuję się jakiejś roli, to za każdym razem jest trudno, ponieważ staram się nie grać siebie. Są takie sytuacje, kiedy człowieka proszą o to, żeby na przykład w jakimś serialu bądź w filmie odciął kupony i zagrał samego siebie tylko i wyłącznie dlatego, że przychodzi mu to łatwo. Tutaj na szczęście trzeba było się zmierzyć z czymś, co jest trudne, ponieważ Andy nie jest taki, jaki ja jestem. Ja starałem się inaczej to odczytać niż w filmie Morgan Freeman, który był dosyć ciepłym facetem. Jestem po prostu więźniem, także nie ma sentymentów. Jest zły w imię dobra, ale nie, może wynika to też z tego, że jak każdy aktor gdzieś tam próbuje bronić swojej roli, bronić swojej postaci. W sensie takim, że do końca nie jest zły, że jednak nim rządzi coś takiego, że chce czynić dobro i tak dalej. Wszyscy mieliśmy go w głowie, ale na pewno się nie inspirowaliśmy filmem. Reżyser miał bardzo oryginalne pomysły i wydaje mi się, że dopiął swego i brakuje nam paru przedstawień, kiedy rozkochamy się w tym i tyle. Natomiast dzięki temu, wydaje mi się, spektaklowi kilka pytań widz, podejrzewam, może sobie zadać na temat siebie, na temat, nie wiem, relacji między ludźmi, na temat wolności człowieka w ogóle, na temat jednostki, systemu, który nami rządzi czasami. Powiedz, czy nie baliście się ryzyka związanego z podjęciem tak trudnego tematu? Nie. My się nigdy nie boimy żadnego ryzyka. Jeżeli mielibyśmy się bać ryzyka podejmując się, nie wiem, nakręcenia filmu bądź zagrania sztuki teatralnej, to moglibyśmy w ogóle tych rzeczy nie zaczynać.